poniedziałek odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego. Do naszej szkoły przybyło wielu nowych uczniów. Dowiedzmy się, co myślą o Zanie i porozmawiajmy z uczniami klas drugich i trzecich. Cieszysz się, że rozpoczął się rok szkolny? Tęskniłeś za szkołą? Za szkołą? No nie za bardzo, ale z jednej strony się cieszę, bo mogę zobaczyć przyjaciół, znajomych, o, na przykład tego tutaj. Dawno go nie widziałem. No i warto by było czegoś się nauczyć nowego, nie? Do matury. A właśnie, zamierzasz w tym roku wziąć się ostro do nauki? Ostro? Można powiedzieć, że ja cały czas ostro się uczę. No ale teraz rozszerzenie, no to no, będzie ciężko, także będę się uczył. Jakie są twoje wrażenia po kilku dniach w szkole? Podoba ci się tam? Ogólnie nauczyciele są bardzo mili, uczniowie też, koleżanki z klasy, z wszystkimi praktycznie już rozmawiamy, także naprawdę bardzo miła atmosfera jest. Jakie są twoje wrażenia po kilku dniach w szkole? Podoba ci się Zan? Jest bardzo fajnie, ale dostałem już jedynkę i jestem z tego bardzo niezadowolony. Za co? Za to, że nie umiałem na lekcję. U pana Tybańskiego. A co właśnie z nauczycielami, uczniami? Atmosfera ci się w szkole podoba? Tak, podoba mi się, jest super. A coś cię w Zanie denerwuje? Nie. Nic? Nic. A co cię denerwuje w Zanie? Jak na razie nie denerwuję, tylko stresuje mi natłok tej dużej nauki, ale na razie nie stresuję się niczym takim. Jakie są wasze wrażenia po kilku dniach w szkole? Podoba wam się Zan? Tak, podoba. No, nawet można się szybko przyzwyczaić. A jak nauczyciele, jak atmosfera w szkole? Podoba wam się? Tak. A tobie? Nie. Nie podoba ci się atmosfera? Dlaczego? Okropna jest. Dlaczego? No bo wszystko jest okropne. Rozumiem. A co was denerwuje w Zanie? Nic. Głupie odzywki licealistów. Na przykład? No, że na przykład jestem mały. Okej, nie jesteś mały. Właściwie to jestem. Jakie są wasze wrażenia po kilku dniach w szkole? Podoba wam się Zan? Mi się podoba. Fajna szkoła, ale jeszcze dobrze jej nie znam. A tobie? Ja tak samo. A jak z nauczycielami? Jak atmosfera w szkole? No niektórzy nauczyciele no, są nawet fajni, ale no, niektórzy to nie. Zadawaj trudnych pytań. Cieszysz się, że rozpoczął się rok szkolny? Tak. Tęskniłaś za szkołą? Tak. Zamierzasz się w tym roku wziąć ostro do nauki? Tak, zamierzam. A co was w Zanie denerwuje? Co nas w Zanie denerwuje? No ja jeszcze nie znam tak tej szkoły, tak więc nie wiem. No może taki rygor i w ogóle, że tak wszystko jest, no. Te zwolnienia, że trzeba się z tym tak nosić w ogóle, no trochę właśnie jest... Wszystko trzeba pilnować, żeby wszystko było okej. A jak przygotowania do zanówki? Fajnie, właśnie mieliśmy godzinę wychowawczą i o tym rozmawialiśmy, także myślimy, że będzie fajnie. No. Jakie są twoje wrażenia po kilku dniach w szkole? Podoba ci się Zan? Bardzo mi się podoba, jest bardzo miła atmosfera. Nauczyciele też bardzo fajni, szczególnie pan polonista, którego uwielbiam. No i wychowawczyni też mamy spoko. A uczniowie? Też, mam fajną koleżankę, która siedzi tutaj obok mnie, jest bardzo miła. Bardzo się polubiłyśmy i fajnie jest. A coś cię w Zanie denerwuje? Czy mnie coś denerwuje? Może za dużo dziewczyn mam w klasie. Dziewczyny cię denerwują? Nie, że dziewczyny. No, za dużo dziewczyn, za mało chłopaków, o, powiem tak. O, to już rozumiem. Brakuje chłopaków zdecydowanie. Okej, dziękuję. Cieszysz się, że rozpoczął się rok szkolny? Tęskniłaś za szkołą? Tęskniłam. tak, tęskniłam ogólnie bardzo za swoimi znajomymi, za nauczycielami. Jakimi? Wszystkimi. Wszyscy są bardzo wyjątkowi. Okej. Okay. A zamierzasz się w tym roku wziąć ostro do nauki? Tak, stwierdziłam, że będę uczyła się na bieżąco. Jasne. Tak. Jak się czujesz jako maturzystka? Stresujesz się nadchodzącym egzaminem? Bardzo. Tym bardziej, że nie wiem w ogóle od czego mam zacząć swoje przygotowania do matury i no i w ogóle wszyscy nauczyciele też gadają, że no matura. A właśnie, kiedy zaczynasz takie przygotowania do matury konkretne? No chciałabym jak najszybciej, żeby mieć jak najszybciej to z głowy, co jak wyjdzie, to zobaczymy. Cieszę się, że rozpoczął się rok szkolny. Tęskniłeś za szkołą? W ogóle nie tęskniłem za szkołą, nie tęskniłem za szkołą. Nie wiem, co to jest.
sensu, ale wiem, jest to bez sensu i dlatego sobie nie będę mówił. A zamierzasz w tym roku wydać się odwrót nauki? Tak, ja zamierzam odprowadzenie do nauki się rok temu i teraz nie mam ludzi. Jakie są wasze wrażenia po kilku dniach w szkole? Podoba wam się ZAN? Tak, bardzo. Jesteśmy zadowolone. Tak, tak. A co sądzicie o nauczycielach i uczniach? I czy atmosfera, jaka panuje w szkole, wam odpowiada? Tak, nauczyciele są bardzo mili i z uczniami z klasy też się już dobrze zapoznajemy. Jest nas dużo w klasie, więc trochę to potrwa. Jak się czujecie jako maturzyści? Stresujecie się nadchodzącym egzaminem? W ogóle o nim nie myślimy, tak szczerze. No też tak myślę, że jest jeszcze za wcześnie, by o nim myśleć. A kiedy zaczynacie takie konkretne przygotowania do matury? Tydzień przed? No dobra, 2 tygodnie przed. Wczoraj rozmawiałem z kolegą, który jest po maturze. Mówił, że zaczął się uczyć 3 dni przed i zdał. Więc myślę, że... A jak zdał? Że to dobra metoda. Zdał dobrze, ma dobrą pracę, samochód, można żyć. Cieszysz się, że rozpoczął się rok szkolny? Tęskniłeś za szkołą? Strasznie, było super. Naprawdę, tak mi się tu podoba, że no szkoda wyjeżdżasz. Cieszy się ksiądz, że rozpoczął się rok szkolny? Tęsknił ksiądz za szkołą? Oczywiście, kto nie tęsknił? Ja. Dlaczego? Bo nie lubię szkoły. Ja lubię. Dlaczego? Uważam, że normalną sytuacją dla nas jest po prostu jest rok szkolny, bo dla nauczycieli, dla uczniów, no po to ewentualnie robimy sobie przerwę, żeby mieć nowe siły, by uczyć się dalej. Także dobrze, że wróciliśmy. Najpierw pomódlmy się, potem wywiad. O dobry materiał, tak? To można na koniec, na takie tam ten sneak peek.